Stefan Gierowski urodził się w Częstochowie w 1925 roku. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie od 1945 do 1948 i jednocześnie studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1949 roku mieszka w Warszawie. W latach 1956-61 współtworzył galerię Krzywe Koło i był to niezwykle ważny okres twórczy dla młodego malarza. Do tej pory, jak mówi malarz, staje się ten czas i ta współpraca jest doskonałym punktem odniesienia dla jego twórczości. W latach 1962-96 wykładał w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, natomiast w latach 80. uczestniczył w ruchu kultury niezależnej, za co też otrzymał nagrodę w 1989 roku właśnie Komitetu Ruchu Kultury Niezależnej, Solidarność. Tych nagród też było więcej, między innymi w 1980 roku otrzymał nagrodę imienia Jana Cybisa, w 2004 roku z kolei nagrodę imienia Kazimierza Ostrowskiego. W 2019 roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika nadał Stefanowi Gierowskiemu tytuł doktora honoris causa właśnie Toruńskiego Uniwersytetu. Twórczość była wielokrotnie wystawiana na wystawach indywidualnych. Jedna z tych wystaw miała miejsce również w Toruniu w 1963 roku. Stefan Gierowski operuje w swojej twórczości przede wszystkim kolorem. Bardzo duże znaczenie, jak sam mówi, miał nurt kolorystyczny na początku drogi twórczej, natomiast nie jest kolorystą, nie czuje się nim i wyeliminował ze swoich obrazów motyw. Został tylko kolor i to właśnie ten kolor malarz rozwija i doskonali. Operuje bardzo prostymi środkami, operuje punktem, linią i przestrzenią właśnie koloru. Od 1957 roku, po wcześniejszych przykładach malarstwa figuratywnego, zaczął Gierowski numerować numeracją rzymską swoje obrazy. Nie chciał ich tytułować, nie chciał, by narzucać nam, odbiorcy, jakąś interpretację, tylko właśnie powstawały obrazy od numeru pierwszego. Tych obrazów powstało ponad 700. W Muzeum Okręgowym w Toruniu posiadamy obrazy numerowane odpowiednio 87, 305, 317, 386 i 392. Są to dwa obrazy z cyklu z lat właśnie 70., jeden z 1976, drugi z 1977 roku, w których malarz zaczął porządkować przestrzeń, bo ta przestrzeń nie zawsze była tak uporządkowana jak na tych dwóch obrazach ze zbiorów toruńskich. Często te pierwsze obrazy numerowane od 1 do 20 były na przykład należą do nurtu informel. Później jednak zaczyna bardziej operować przestrzenią, linią. Tę linię napina. Wiele linii czasami tworzy właśnie takie napięcia przestrzeni. Potrafi to budować niezwykle dynamicznie. Też wykorzystuje punkt, ale nie są to punkty, tak jak w puentylizmie, które tworzą jakieś formy, jakieś motywy, tylko jest to właściwie cała przestrzeń zapunktowana, ale zapunktowana bardzo delikatnie zmienianymi kolorami, które każdy punkt ma inny kolor, ale tworzą wtedy niezwykle zniuansowaną kolorystycznie przestrzeń, bo w malarstwie Stefana Gierowskiego chodzi o symbolikę koloru, chodzi o symbolikę przestrzeni i to jest dla malarza niezwykle ważne. Właśnie ten brak tytułów, czyli numerowanie obrazu, pozwala też odbiorcy na indywidualne podejście do malarstwa Gierowskiego. Sami musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy kolory, które pokazuje nam w kwadratach, czerwony, żółty i niebieski,
niebieski, obwiedzione ramą czy bordiurą, powiedzielibyśmy. To połączenie, ten kontrast tych trzech barw ujętych właściwie w taki, powiedzielibyśmy, abstrakcyjny może sposób, natomiast tutaj chodzi o to, że ta abstrakcja nie ma jakiejś podbudowy takiej znaczeniowej, symbolicznej, tylko chodzi o to, jak działa jeden kolor na drugi, czyli tak jak w koloryzmie, to oddziaływanie jednego koloru na następny buduje kompozycję obrazu. Tylko tutaj chodzi też o symbolikę tych kolorów. Czerwień, kolor życia, żółty z kolei kolor ducha i niebieski czy błękit kolor natury. To jak patrzymy na obraz, jeszcze obwiedziony zielenią, która była dla Gierowskiego, jak pisał, niezwykle bogata w tonację, właściwie od żółcieni do błękitu. I to połączenie wielu kolorów kontrastowych, właśnie w latach 70. zamknięte w takie ramy kwadratów, prostokątów, było niezwykle istotne. Gierowski pracował cyklami, rozwiązywał problem nurtujący go w danym czasie na wielu obrazach. Akurat tutaj te dwa obrazy również do siebie pasują i współgrają, rozwiązują jakby podobne problemy. Szczególnie ciekawy jest też ten, który prezentuje czerń w środku, w dużym prostokącie, obwiedziony błękitem, ale błękitem, który się zmienia właściwie od czerni do jasnego błękitu. I teraz, gdy odejdziemy z pewnej perspektywy od tych dwóch obrazów, będziemy patrzeć na to, jak te płaszczyzny kolorowe czy czarna współgrają z otaczającymi je ramami, bordiurami, w innym kolorze, zmieszanym kolorze. Każdy obraz był poprzedzony wieloma rysunkami, natomiast jak Gierowski opowiadał o tworzeniu tych obrazów, właściwie każdych, to mówił, że miał swoją już koncepcję, wiedział, jak będzie obraz wyglądał, chociaż oczywiście przypadek często stanowił o końcowym efekcie pracy i czasami nie koncepcja początkowa nie sprawdzała się, albo w czasie pracy właśnie przypadek pokazywał, że może być kompozycja zdecydowanie ciekawsza i zadowalająca, ciekawsza i zadowalająca malarza. Twórczość Stefana Gierowskiego należy do najwybitniejszych osiągnięć sztuki polskiej drugiej połowy XX wieku. Twórczość, która wyrosła z bardzo polskiego koloryzmu, natomiast rozwinęła ten koloryzm w kierunku symboliki i rozpatrywania koloru na zupełnie innym, zdecydowanie jakby wyższym i wyabstrahowanym z rzeczywistości poziomie.